jest estetyczna i spełnia wymogi przeciwpożarowe. Mowa o wyremontowanej sali obrad Rady Miejskiej w Chrzanowie. Na tą zmianę trzeba było czekać co najmniej kilkadziesiąt lat. Nikt nie pamięta już dokładnej daty poprzedniego remontu sali obrad w chrzanowskim magistracie. Ten ostatni ruszył we wrześniu ubiegłego roku i dopiero w lutym zorganizowano tu pierwszą sesję w odnowionej sali. Na lifting zdecydowano się przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Straż pożarna uznała, że sala nie spełnia wymogów przeciwpożarowych i nakazała wprowadzenie zmian. Nakazała nam nie tyle przeprowadzenie remontu, co zdjęcie okładzin drewnianych ze względu na to, że były łatwopalne oraz, że drzwi wejściowe do sali, te które tutaj mamy, były niedostosowane, nie spełniały wymogów. I tak z pomieszczenia zniknęły boazerie. Zmieniono także kolorystykę. Zakupiono nowe meble, mównice i ozdoby okienne. Zdecydowano także o dołożeniu oświetlenia i zakupie nowego nagłośnienia. Nową aranżację wnętrza przygotowała Agnieszka Pachlewska z Trzebini, która współpracowała już z magistratem przy innych tego typu projektach. Między innymi jest autorką aranżacji sekretariatu burmistrza. Tym razem postanowiła połączyć tradycję ze współczesnością, co wymusiła choćby konieczność pozostawienia drewnianego sufitu nakazana przez konserwatora zabytków. Salę nie tylko na nowo umeblowano, ale także przemeblowano. Nowy układ sali, nowe oświetlenie, nowy wystrój okien, nagłośnienie. Zmian było sporo, niemniej jednak były to zmiany drobne. Nie wiadomo, czy przemeblowanie jeszcze nie będzie, bo przewodniczący rad osiedlowych i sołtysi narzekają, iż przy nowym układzie miejsc w sali zostali pozbawieni możliwości korzystania ze stołu, na którym mogliby robić notatki czy położyć przyniesione materiały. Wszyscy są natomiast zgodni, że sesje mogłyby teraz trwać nieco dłużej, bo nowe krzesła są zdecydowanie wygodniejsze od ich poprzedników. Remont sali, instalacji elektrycznej oraz wyposażenie kosztowały gminę około 215 tysięcy złotych.